Co 5 sekund jedna osoba na świecie słyszy diagnozę cukrzyca. Co 7 sekund umiera jedna osoba z powodu powikłań wynikających z tej choroby. Spośród 415 milionów chorych na świecie, 3 miliony to Polacy. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 25 lat liczba dotkniętych tą chorobą wzrośnie do 625 milionów ludzi. Tylko w powiecie suwalskim na cukrzycę cierpi około 6 tysięcy osób, z czego połowa nie jest świadoma swojej choroby. W konsekwencji nie leczy się i naraża na powikłania prowadzące do śmierci. Rokrocznie suwalska lekarka, diabetolog Ewa Korneluk, wśród osób, które zgłoszą się na doroczną akcję organizowaną przy okazji Światowego Dnia Cukrzycy, zaprasza na bezpłatne badania poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego oraz konsultacje w zakresie zaleceń żywieniowych, diety i samokontroli glikemii. Tegoroczne, już 11. spotkanie z dr Ewą Korneluk odbędzie się w sobotę, 22 czerwca w Aquaparku. Warto również na to spotkanie zabrać swoje pociechy, bowiem cukrzyca nie jest schorzeniem dotykającym wyłącznie dorosłych. Wczesne wdrożenie leczenia to sposób na pełną ochronę przed tragicznymi skutkami choroby. W tym roku organizatorka akcji zapowiedziała dodatkową atrakcję dla dzieci – konkurs plastyczny. Akcja jest realizowana ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego.